Historia o chłopaku, który uważał, że od każdego należy mu się hajs. Był to chłopak, z którym spotykałam się, gdy miałam 17 lat, a on miał 24 i był studentem. Naukę to on miał gdzieś, jechał na samych ściągach i mieszkał sam w wielkim mieście. I był zły na każdego mieszkańca miasta, Polski i w ogóle świata. Bo on uważał, że każdy powinien jemu dawać pieniądze, bo jemu się należy, bo on jest biednym studentem. Gdy ja do niego miałam przyjechać, bo byłam przez niego zaproszona, to zawsze kazał mi wziąć od siebie z domu, w sumie to od moich rodziców, 50 zł, żebyśmy mu dali na jedzenie. XD. On uważał, że państwo specjalnie na niego powinno płacić podatki, żeby on mógł się utrzymać bez tego. On nawet ze swoją mamą był skłócony, bo jego mama nie umiała mu dawać pieniędzy, bo sama ich nie miała. I dlatego był z nią pokłócony. A ze mną też niejednokrotnie pokłócił się o hajs, bo jestem jego dziewczyną i powinnam mu dawać.